Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak usunąć numer telefonu z Facebooka lub Messengera. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby usunąć numer telefonu z Facebooka lub Messengera, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema poziomymi kreskami. Tutaj następnie musimy zaznaczyć zakładkę, w zasadzie w nią kliknąć ustawienia i prywatność. Kolejno klikamy w zakładkę Ustawienia. No i teraz musimy kliknąć w zakładkę informacje osobiste. Następnie klikamy w zakładkę numer telefonu. Tutaj wyświetli nam się numer telefonu, który jest przypisany do naszego konta. Teraz, aby usunąć taki numer, klikamy tutaj przycisk usuń. No i tutaj mamy krótkie zapytanie, czy na pewno chcesz usunąć numer telefonu. No i krótka informacja, że numer telefonu pomaga w zabezpieczeniu konta. Jeżeli usuniesz swój numer telefonu z Facebooka, nie będzie można już w razie potrzeby zresetować hasła no i nie będziesz już otrzymywać powiadomień SMS z Facebooka właśnie na ten numer. Więc jeżeli akceptujesz te warunki, to po prostu zaznaczamy tego checkboxa tutaj poniżej, że rozumiem. No i tutaj przyciśnięcie tego przycisku, tej belki z napisem usuń numer powoduje usunięcie numeru właśnie z konta na Facebooku, a jednocześnie też z Messenger'a. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!